zaatakuje razem z tobą.
I zrobione. Chciałam ci powiedzieć, widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. Wiem. Nie miałem czasu się ogolić, skoro próbowałem cię dogonić. Nie martw się, to nie na stałe. Dobrze. Jeśli mój zarost cię drażni, to przepraszam. Tutaj też dotarła rdza. Część rdzy się złuszcza jak martwy na skórek. Tak się rozprzestrzenia? Nie. Saramowie musieli użyć ładunków wybuchowych. Kilka udało im się dorwać.
Tu była jakaś barykada. Maszyny się przez nią przebiły. Zachowam to na później. A Seramowie nie mieli okazji tego użyć. Uwaga, pułapki. Może uda mi się je rozbroić. Aloy! To bolało. I zrobione. Chciałam ci powiedzieć... Widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. Wiem. Nie miałem czasu się ogolić, skoro próbowałem cię wygolić. Nie martw się, to nie na stałe. Dobrze. Jeśli mój zarost cię drażni, to przepraszam. Tutaj też dotarła rdza. Szybko się rozprzestrzenia. Pół roku temu ten teren był czysty. Teraz jest wszędzie. Thank you.
Oseramowie musieli użyć ładunków wybuchowych. Kilka udało im się dorwać. Tu była jakaś barykada. Maszyny się przez nią przebiły. Zachowam to na później. Oseramowie nie mieli okazji tego użyć. Uwaga, pułapki. Może uda mi się je rozbroić. Proszę. Będą z tego nawet jakieś zapasy. I nawet nie wybuchłaś. Rozbroiłam ją i mam więcej surowców. Wygląda na kolejny obóz. Skoro tu jesteśmy, może zrobimy parę pułapek. Przydadzą się w walce z maszynami. Dobry pomysł. Nie mam odpowiedniego sprzętu do zrobienia pułapki. Ale Oseramowie odstrzelili trochę części z maszyn. Być może tam są potrzebne materiały. Się przyda? Dobrze. No to już mogę zbudować pułapkę. I proszę. Wybuchowa pułapka. Jeśli coś na to wlezie, nie będzie wiedzieć, co się stało. Tutaj, Aloy. Chyba widzę drogę na górę.
maszyny przed nami. Nie sądzę, by nas zauważyły. Wszystko mniej. Widziałem już tę maszynę. Węszyciel. A to coś nowego. Zobaczmy, jakie ma słabe strony. Może uda się podłożyć jedną z pułapek na jej drodze. Tutaj. Czysto. Chodźmy dalej. Byłaś w wielu ruinach przedwiecznych. Wszystkie tak wyglądają? Wszystkie skrywają jakieś sekrety, ale każde z tych miejsc jest inne.
Wow, maszyna, którą widzieliśmy, właśnie ruszyła. Oby do nas nie przyszła. Zbiera się tam jakaś wielka burza. Tak. Są coraz mocniejsze. I częstsze. Tu jest coś o technologii, którą odległy Zenit uzyskał od Nowego Świtu. Ale to nie wyjaśnia, skąd wzięli kopię. Będę sprawdzał, czy nie ma ich więcej. Chyba musimy się wspiąć. Ma w końcu 1000 lat. Udało się. Pokój spotkań. Drzwi po drugiej stronie są zamknięte. Obok stołu jest kolejny z tych świecących cosiów. Anzu.
System terraformowania Nowy Świt. Dziecko dr Elizabeth Sobek. Wraz z funkcjami podrzędnymi Gaia, główny system, wdraża zaawansowaną inżynierię planetarną. Wielki atut w naszych zmaganiach o kolonizację kosmosu. Pierwsza faza. Ustanowić zasób w zakresie projektu Nowy Świt. Status zakończono. Druga faza. Zasób w sposób tajny prześle kompletną kopię Gai i jej funkcji podrzędnych do tutejszego centrum danych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, załoga Nowego Świtu nie dowie się o tej transmisji. Ryzyko. Wykrycie operacji może skutkować wycofaniem się Nowego Świtu z już wynegocjonowanej bazy danych Apollo. Należy uważać, by nie zaalarmować Travisa Tate'a, eksperta odpowiedzialnego za protokół Hades. Dodatkowo, należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do pani dr Sobek. Będąc jedną z wybitnych światowych technologów, mogła zastosować nieprzewidziane środki bezpieczeństwa. W załączeniu kompletna ocena, tym samym kończymy streszczenie. Sądziłam, że Elizabeth wysłała im kopię, ale to nieprawda. Odległy zenit wykradł Gaję. Aloy, dlaczego ta kobieta wygląda jak ty? Już w porządku. Wyglądamy tak samo, ponieważ jesteśmy takie same. Genetyczne kopie. Przecież to jedna z przedwiecznych. Jak możesz być nią? Ponieważ nie urodziłam się, tylko zrobiła mnie pewna maszyna. Dlatego nie mam matki i zostałam wyrzutkiem, jako niemowlę. Nie rozumiem. Jaka maszyna może stworzyć człowieka? Pamiętasz, jak mówiłam, że kopia to zestaw instrukcji? Więc to coś więcej. Nazywa się Gaia. I przez długi czas dbała o świat. Do czasu, aż się unicestwiła. Stworzyła mnie. Miałam ją przywrócić. Tylko ja mogę to zrobić. A to miejsce to moja ostatnia nadzieja. Wspominałaś, że jak weszłaś do Góry Wszechmatki i rozmawiałaś z boginią. To była ta Gaia? Tak, ale to nie jest bogini, Var. Bogini nie ma. A skąd wiesz? W końcu to ona powierzyła ci święte zadanie. Miałam kiedy to przemyśleć. Bez obaw. Pokus ci pomoże. Ale na razie, według raportu, chcieli zapisać wykradzioną kopię Gai w centrum danych. Tam więc musimy iść. Dobrze? Popatrz tylko. Aloy, chodź tu. Znalazłem coś, co może ci się przydać. Pewnie zostawili ją Oseramowi. Im nie pomogła, ale nam może. Broń. Dzięki, Var. Powinniśmy iść dalej. Ty przodem.
dół! Chyba jesteśmy prawie na zewnątrz. Dobrze. Patrz, to musi być ta maszyna. I zmierza w tym samym kierunku, co my. Świetnie. Kolejna z tych maszyn. No, mogę na niej wypróbować nową broń. Bardziej ją uszkodzę, kiedy jest krucha. Ona już się sypie, Eilo. Maszyny nie lubią. Więcej oseramskich kopaczy. I mnóstwo kwasu. Ta wielka maszyna musiała ich zaatakować podczas ucieczki. Nie mieli żadnych szans. Więc mówisz, że ta kopia to jedyna nadzieja? Tak. Kojarzysz miejsca, które ostatnio odwiedzałam? Tam powinno być więcej kopii. Ale 1000 lat temu facet nazwiskiem Faro zniszczył wszystkie. On też był z odległego zenitu? Nie. Było wiele gorszy. Chyba możemy tu przejść.
Ten wielki metalowy obiekt wygląda jak statek z auli. Wyobraź sobie latać nim pośród gwiazd. Więcej Oseramów. Maszyny ich rozniosły. Nie mieli nawet chwili tchnienia. Przed nami patrolujące maszyny. W razie czego możemy je oznaczyć fokusem. Dobrze, tylko jak się stąd wydostać?
Maszyna przebiła się na wylot. Z tyłu jest drabina. Powiedz mi, czy Sona naprawdę nie miała nic przeciwko temu, że nie wróciłeś na świętą ziemię? Jako dowódczyni Nora rozumiała, dlaczego moim obowiązkiem jest iść za tobą. Ale jako moja matka nie była zadowolona. A kiedykolwiek była? Chyba nigdy się nie uśmiechnęła. Chyba nie. Tu są aż trzy. Jeśli zarżnęły wszystkich Oseramów, nigdy nie dostaniemy się do centrum danych. Nie przemkniemy się koło nich i nie zdołamy ich pokonać. Znajdziemy osadę. Łowcy na pewno nam pomogą. To zajęłoby tygodnie. Nie mamy tyle czasu. Może wystarczy, żeby ten prom spał. To coś? Jak? Coś wymyślę. Zaczekaj tu. Aloy. Zaufaj mi. I poleciała. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go zrzucić na dół. Ciężko w pobliżu niej oddychać. Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu.
Trzeba wykorzystać włócznie. Oszczędzać amunicję. Ciężko w pobliżu niej oddychać.